Cześć, z tej strony Kajetan Szmidt i zapraszam na kawę Warciarz. Pierwsze pytanie, jakie jest twoje ulubione jedzenie? Generalnie chyba najczęściej w jakimś tam wolnym dniu lubię sobie zjeść dobry makaron, może z kurczakiem, z krewetkami, więc na pewno coś w tym stylu. Jakie emocje towarzyszyły ci po pierwszej bramce w Ekstraklasie? Na pewno byłem szczęśliwy, trochę była to długo wyczekiwana bramka, że tak powiem. Wcześniej udawało się asystować, ale pierwsza bramka to jest na pewno coś niesamowitego, więc była to duża radość. Jaka jest osoba, z którą masz najlepszy i najgorszy kontakt w klubie? No najlepszy kontakt, raczej nie będzie ciężko wskazać osobę, tutaj Maciej Żurawski. Niesamowity człowiek. A nie ma raczej osoby, z którą mam najgorszy kontakt. U nas w drużynie raczej wszyscy jesteśmy razem. Wiadomo, że jakieś tam są ekipy albo grupy, ale raczej wszyscy się dobrze dogadujemy. Jak to jest być najlepszym piłkarzem? Nie jestem najlepszym piłkarzem, więc ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Jak mówili na ciebie w dzieciństwie? Kajetan albo Kajetek. Czasami Kajo. Raczej nie miałem żadnej ksywy. Dlaczego akurat numer 24? Nie wiem, że z tym się jakaś niesamowita historia, po prostu został mi przydzielony ten numer i występuję z nim do dzisiaj. Z którym trenerem w Akademii pracowało ci się najlepiej lub komu zawdzięczasz swój sukces? Na pewno osobą w Akademii, której zawdzięczam najwięcej, jest trener Bartek Majszak. Z nim najdłużej jakby pracowałem, najwięcej mi pomagał, najwięcej mnie nauczył, więc myślę, że trener Bartosz Majszak. W którym zagranicznym klubie chciałbyś zagrać w przyszłości? Generalnie nie mam jakiegoś wymarzonego klubu, nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Bardziej się skupiam na tym, co jest tutaj i teraz. Kolejne pytanie, kto ma najlepszy strzał w drużynie? Na pewno Maciej Żurawski jest gdzieś tam u góry. Niesamowita ułożona stopa. Myślę, że Jakub Kiełb również dysponuje dobrym uderzeniem, Adam Zrelak. Miłosz Szczepański potrafi uderzyć, więc jest kilku chłopaków, którzy mają dobre uderzenie. Barcelona czy Real? Zawsze byłem w jakimś tam stopniu fanem Cristiano Ronaldo, więc myślę, że Real Madrid. Czy kojarzy okolice Mosiny? No jestem z Poznania, więc a bardziej nawet z Plewisk, więc do Mosiny nie mam daleko, więc kojarzę oczywiście. Nad czym powinien popracować Maciej Żurawski? Myślę, że Maciej jest takim zawodnikiem, z taką charyzmą poza boiskiem i ma taką jakość na boisku, że za dużo tutaj do poprawy nie ma. Natomiast zawsze się coś znajdzie. Może powinien popracować nad trzymaniem nerwów na wodzy. Dobrze powiedziałem. A tak szczerze, nad czym powinieneś popracować? Masz wszystko. No, teraz coś nie wymyśliłem. O wiem, dobra, mam. Nad czym powinien popracować Maciej Żurawski? Przede wszystkim nad plecami, bo ma duże problemy z tym i przez to nie może grać dłużej niż 60 minut w meczu. Która liga jest najtrudniejsza na świecie? Myślę, że liga angielska jest najbardziej wyrównana pod względem jakości piłkarzy i jest wiele drużyn, które mogą walczyć o najwyższe cele. Jak oceniasz okres w Nielbie Wągrowiec? To było chyba 2,5 roku temu lub 3 lata temu i było to moje drugie wypożyczenie. Zagrałem pół sezonu od 1 do 90 minuty, więc myślę, że na pewno było to cenne doświadczenie zagrać w trzeciej lidze pół sezonu. Na pewno mi to pomaga teraz w przyszłości. Czy Warta Poznań jest dobrym klubem na początek kariery? No, ja zaczynałem w Warcie Poznań, gram tutaj około 11 lat, więc myślę, że jest dobrym klubem na rozpoczęcie kariery. Na pewno są tutaj trenerzy, którzy potrafią cię rozwijać, więc tak, jest dobrym klubem. Okej, w takim razie to było ostatnie pytanie. Bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie. Zachęcam do subskrybowania kanału Warta Poznań i oglądania dalszych odcinków Kafe Warciarz.